Raz, raz. Wszystko albo nic. Wszystko albo nic. Miał 19 lat, wychowany przez ulicę. Te niecałe dwie dekady pomogły mu dostrzec życie. Blizny na psychice, w życiorysie ma ich więcej. Ma do pracy sprawne ręce, serce, dziewczynę, córeczkę. Mieszkali w dużym mieście, ze szczęściem bywało w klatkę. Miał za co utrzymać dom, rodzinę i chorą matkę. Nazywany nastolatkiem, chłopak dostał pysk od losu. Nie wiedział, czy słuchać ziomków, czy posłuchać serca głosu. Miał niestracony sposób, znał wiele osób kumatych. Lecz nie mógł trafić za kraty, przecież nie mógł ich zostawić. Życie często spuszcza baty, temat zielony na gramy. Podzielony i puszczany, piastom oddany, jarany. Miał bardzo ambitne plany, trochę hajsu padnie w kieszeń. Nie wiedział wtedy, co jeszcze ta historia mu przyniesie. Miał to przy sobie w presie, szybkim krokiem leci w chatę. Choć wiedział o konsekwencjach, wziął ten temat na klatę. Zgrał to pod blatem i ukradkiem wyszedł z domu, nie mówiąc słowa nikomu, krok do krainy z betonu. Odbieranie telefonu, siema ziomuś, tam cię zawsze. Nie mija 10 minut, znów mam przy twarzy słuchawkę. Ma ustaloną stawkę klientów i chęć zysku. Zakwalifikowany do miejscowych specjalistów, ale pewnego wieczora dopadł go ten straszny pech. Już wiedział, co jest po rejestracji KPP. Kurwa, co za dzień pomyślał, stres wywołał skrzyd zębów. Miał przed oczami rodzinę i dom, a nie klientów. Droga pełna zakrętów, konfidentów, stróży prawa. Okazuje się, że ziomka kręcą powodem trawa. Choć mogło się wydawać, że starczało mu na wiele, podjął uliczną praktykę, stał się tematu dealerem. Choć kręcił się interes, hajs łatwo w kiermanę wpadał. Znalazła się frajerzyna na policyjnych układach. Okien stalowa klata, teraz czas na przemyślenia. Czy przez głupie kilka sztuk warto trafisz do więzienia. W gruzach legły marzenia, teraz dni do wyjścia liczy. Zastanów się, ziomek miał wszystko, a został z niczym.